min. Uratować zespół przed degradacją z pierwszej ligi to cel nowego szkoleniowca piłkarzy Dolkanu Ząbki Roberta Podolińskiego. Zastąpił on Roberta Moskala, pod którego wodzą podwarszawski zespół niestety na dłużej zagościł na ostatnim miejscu w stawce zaplecza ekstraklasy. Teraz ma rozpocząć marsz w górę pierwszoligowej tabeli. Ja przyszedłem tutaj ciężko pracować przede wszystkim, wydobyć z tego zespołu to, co jest w nim dobrego, wyeliminować słabości. No i ja oczekuję przede wszystkim pracy, walki, uczciwości na boisku. Za mojej kadencji tutaj nikt nie przejdzie dwa razy obok meczu, bo pierwszy już będzie ostatnim razem, kiedy ktoś nie zaangażował się w 100% w pracę boiskową. W składzie Dolkanu jest wielu wartościowych graczy, ale jako zespół nie potrafili często wygrywać. Czy zmieni to nowy szkoleniowiec? Pierwszym moim zadaniem jest mecz z Sandecją i chciałbym, żebyśmy zaprezentowali się tutaj dobrze na swoim stadionie, bo mamy kibicom coś tutaj do oddania. Każdy stanie z piłkarzy przed lustrem, powie, jak wyglądał do tej pory, sobie otwarcie w twarz. Ja daję piłkarzom czystą kartę. Wszyscy pracują od początku, wszyscy mają równe szanse na grę w pierwszej jedenastce. Dolkan czeka w niedzielę mecz z Sandecją Nowy Sącz. Czy zobaczymy w nim odmieniony Dolkan Ząbki? Czas.